patrząc historycznie, bo ten film, mówię o przesłuchaniu, leżał na półce. Był pułkownikiem, młodzież, jak się dzisiaj mówi, że film jest pułkownikiem, to myśli, że to jest film o armii, prawda? Ta. Albo o wojsku. Dzisiaj, ale niedługo będą mieli to znowu. Będą mieli pułkowników, no. Ta, ja znam ludzi, którzy myślą, że książka o psie, który jeździł koleją, to jest książka o policjantach, więc, więc młodzież dzisiaj myśli różne rzeczy. Czy ten film panu zaszkodził, czy pomógł? To nie wiem, jak powiedzieć. Zaszkodził na pewno nie, no bo nic złego się nie stało w moim życiu. Ale czy pana też troszkę nie wpisał w kanon synów? Sorry, to jest literackie pytanie. Ja to rozumiem. To był 81 rok, kiedy kręciliśmy i chwilę wcześniej nakręciłem film z Januszem Zaorskim Dziecinne pytanie. I jak ten film się pokazał, to napisali, pokazał się aktor, który jest w stanie uwierzytelnić pozytywnego bohatera. Okej. Ale wkrótce potem był porucznik Morawski z przesłuchania i stał się obowiązujący wizerunek takiego, ale jeszcze to nie był taki zły przecież człowiek. To był jeszcze taki człowiek z pęknięciem. Z pęknięciem, który jednak się tam kochał, jednak się załamał, jednak popełnił samobójstwo. Ale już wkrótce stałem się łysy i grałem już tylko uczciwszy uszy dam z synów, ponieważ jak to powiedziała mi kiedyś Agnieszka Holland, nikt przytomny nie da pieniędzy na łysego, pozytywnego bohatera. To się w filmie nie zdarza i nie ma co się łudzić. I w moim wypadku było tak samo. Franceski zaprzecza. Franceski jest jedyny. A, okej, okay. Czyli Ferenczy jest drugi. Ferenczy gra tylko z synów.